Siemanko, z tej strony Tainrix i witam was bardzo serdecznie na moim kanale, dzisiaj zagramy sobie w Islands i jeżeli jeszcze nie gracie w Islands zachęcam, bardzo fajna gierka, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie też zachęcam do zostawienia suba pod filmikiem e, oraz lajka like dzisiaj pogadamy sobie o, albo dzisiaj pokażę wam update jaki był, bo był dzisiaj update i powiem wam co, gdzie i jak, także zaczynamy, zaczniemy w sumie u NPC-ta, tam możemy zobaczyć co możemy dostać w tym evencie, także przenosimy się już teraz. No i tutaj jak widzicie jest NPC Desert Nomad, nazywa się Azur i gdy do niego podejdziemy, klikniemy sobie F, możemy u niego zobaczyć w końcu sklep kupuj, raczej możemy kupić, ja jeszcze nie mogę, mam za mało tych ruby scrap więc muszę nadrobić jeszcze 11 i wtedy możemy sobie kupić T-rex fossil statue i o to chodzi w zasadzie w tym całym evencie, raczej evencie, w update'cie teraz jak zdobyć, w zasadzie jak zdobyć kupujemy ten fossil, właśnie, kupujemy fossil, stawiamy go u siebie i w momencie, kiedy go postawimy, możemy sobie sprawdzać cały, całą tą statuę i będzie napisane w niej, gdzie jakie części tego T-Rexa znajdziemy, bo musimy wydropić te części, żeby go złożyć u siebie na na wyspie te fosile właśnie, czy te części e, T-Rexa możemy zdobyć na pięciu chyba mapach, w tej mapie Underworld, na Slime Island, Buffalgor i Wizard, to chyba pięć, tak. Na pięciu mapach znajdziemy takie właśnie start carving, carving, przepraszam, carving. To jak to działa? Już pokazuję, klikamy F, znaczy klikamy przytrzymujemy F i co? Aha, musimy mieć pickaxe w ręce. Przytrzymujemy F i nam się pojawia taka gra, mini gra. I tutaj mamy zielony prostokąt i ten niebieski. I musimy tak trafić, żeby niebieski był na zielonym. Pięć razy. I za każdym razem, gdy trafimy, albo nie trafimy, to ten niebieski nam się, zielony, przepraszam, nam się przesuwa. No i tutaj możemy zdobyć kamienie e, różnego rodzaju. Chyba sztabki złota też. Ogólnie sztabki jakieś, nie jestem teraz pewny, bo wcześniej trochę tutaj posiedziałem i mi się udało trochę rzeczy zdobyć, ale już nie pamiętam, jakie to były. Na pewno różne kamienie. No i sprawa jest taka z tą grą, że klikacie tutaj. Oczywiście, jak nie traficie, to też przeskakuje, ale jak nie, klik nie traficie kilka razy, to. Kamień pęknie i nic z niego nie dostaniecie. Za którymś razem uda wam się zdobyć fosil właśnie tego T-rexa. I wydaje mi się, że na każdej mapie jest jeden, ale to jeszcze niepotwierdzone, bo dopiero zdobyłem jeden. Nie wiem, czy go znajdę u siebie w plecaku. Jak napiszę fossil? O jest, zobaczcie, T-rex fossil, fossil tile. Więc, aha, Located on Desert Island, dobra, ten jest na Desert Island, więc wydaje mi się, że każdy, każda inna część będzie też na właśnie innych mapach, więc za każdym razem jak traficie, to trzeba zmienić mapę i szukać tam kolejnej części. O, widzicie, nie trafiłem kilka razy i kamień się zepsuł. Więc tak wygląda ta minigierka. W sumie teraz sobie przypominam, że faktycznie są sztabki tutaj też, które możecie wydropić. O, albo rubiny. O, zobaczcie, nawet rubin wyskakuje tutaj. Uuu, spokojnie. I to jest jako e, e, rzadki drop, bo widzieliście, był chyba niebieski napis gdzieś tutaj. Przewincie, zobaczcie. Teraz skleroza moja, znaczy nie pamiętam, co mi się tam wyświetliło. No, i tak to właśnie działa ta, ta gierka. Więc, e, kto chce T-Rexa u siebie, to zapraszam do e, właśnie tej gierki. O i znowu Rubin, zobaczcie, niebieski, faktycznie był niebieski, że dwa Rubiny zakleją całkiem spoko. Całkiem spoko, e, można zarobić. E, dobra, i to jest, to jest właśnie, jak już powiedziałem, można zarobić. Biorąc pod uwagę, że to jest update. To, jeżeli będziecie tutaj farmić te części, to podejrzewam, że bardzo fajne ceny są teraz tych wszystkich części. No, skoro to jest nowość, to, 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 to na pewno. A teraz jeszcze tylko wam powiem: Powiem wam tylko, gdzie zdobyć te Ruby Scrap. Oj, eee, oj, jak stąd wyjdę. Dobra. I tutaj, właśnie jest to miejsce, gdzie można je zdobyć. Po prostu trzeba zabijać te skorpiony. Bardzo dużo skorpionów. I teraz, tak, normalnie tutaj można było sobie stanąć w tym miejscu i ładnie wcisnąć autoklikera i jak się trzy skorpiony tutaj w koło pojawiały, tutaj jeden, tutaj i tutaj no one sobie tutaj podchodziły, więc na autoclickerze spokojnie mogliście sobie dropić wszystkie części, które z nich wypadają no ale jako, że jest event, raczej event, update no to ludzie teraz chcą te części wydropić i no zdobyć tego T-rexa, przynajmniej kupić Tą statuę, żeby ją złożyć potem, więc wszyscy tutaj będą aktualnie siedzieć i farmić. Te części, które potrzebujemy wyskakują tylko z rubinowych skorpionów, więc trochę trzeba się tutaj namęczyć, bo rubinowy skorpion nie jest taki łatwy, tak często się nie pojawia, o może tak powiem. No poza tym trzeba jeszcze wydropić to, co tam jest potrzebne, więc no trochę tutaj posiedzicie, jeżeli wcześniej nie, nie dropiliście tutaj tych części, to trochę tutaj posiedzicie. E, co jeszcze, co jeszcze jeżeli chodzi o ten event? Mm, złożymy to, złożymy to, chyba nic więcej nie ma do tego raczej eventu, Jest ja ciągle event, 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 a to jest po prostu update. Mm. Więc tak, tutaj zdobywacie te części, żeby kupić ten posąg, który trzeba złożyć. Tam zbieracie te wszystkie części na każdej mapce. Tutaj przejdę się na, na gdzie? Na Slime Island się przeniosę. Pokażę Wam, że faktycznie na każdej mapie są te, te wykopaliska. Zobaczcie. Tutaj, jak pojedziecie w prawo, chociaż chyba jest więcej, tak, nawet jest więcej. Tutaj jest jedno, tutaj jest zaraz za rogiem, tutaj, o właśnie. Potem, jak lecimy, chwilę sobie tego różowego rozwalę, jak tutaj polecicie, to, to tutaj też gdzieś było przy wejściu. O właśnie, tutaj macie. Tutaj jest ich jeszcze więcej, chyba. Mm. Tutaj jest jeden, gdzieś jeszcze był, tam do góry, gdzieś jeszcze jeden był, o tutaj. Więc naprawdę jest ich dużo, jest gdzie zbierać. No tym bardziej, że nie ma ograniczenia, że jedna osoba może tylko przy jednym stać, tylko możecie i w stół stać przy jednym i sobie zbierać te części. Potem jak na Wizard, Wizard Island przejdziecie, tutaj też od razu można znaleźć gdzieś. Tutaj był gdzieś o tam przy wejściu. Tutaj przy wejściu jest jeden, więc spokojnie możecie sobie podejść i zbierać. Także tak to wygląda. Tak wygląda update. Poza tym zmieniły się w sumie, chodźmy jeszcze do mnie. Jeszcze zerknę, co w tym update, żeby nie zapomnieć o niczym. My island, także już się przenosimy. I jesteśmy na wyspie. Super. Podejdę jeszcze do skrzynki, zobaczę co tu było, czy niczegoś nie zapomniałem. Fossil statue jest, mówiłem o tym. Hunting ogólnie to jest ten update. To mówiłem gdzie. Gdzie, co i jak. Hmm, hmm, hmm. Dobra, jeszcze dialogi się niektórych NPC-ów zmieniły. To tutaj. I ceny niektórych, niektórych owoców, tak? Kaktus i Starfruit. Ok. Poza tym wszystko po staremu, więc to, są, to jest cały update. Więc no, polecam teraz. Jeżeli jeszcze nie gracie, jeszcze raz zachęcam serdecznie. Jest nowy update, więc można kupę kasy zarobić na spokojnie. Każdy nawet nowy gracz. No i to by było na tyle w tym odcinku. Także dzięki wielkie za oglądanie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Także zapraszam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!